Mamy kilka takich miar w Piśmie Świętym, miar miłości. Zacznę od tego, co myślę już rozważaliśmy. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Tak bardzo Bóg umiłował świat, że aż swojego jedynego Syna wydał na śmierć. Jezus mówi swoim uczniom o miłości, miłości, jaką On obdarza ludzi, jaka jest do naśladowania tej ludzkiej miłości Jezusa. Nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół. I dodaje, że nie nazywam was już sługami, ale przyjaciółmi. Kiedyś spotkałem bardzo ładny rachunek sumienia oparty o hymn o miłości z pierwszego listu do Koryntian z 13 rozdziału. Rachunek sumienia opierał się o ten hymn i zadawał pytanie, czy tak kocham, jak Jezus kochał i jak wzorzec tej miłości podaje ten piękny hymn. Cierpliwa, łaskawa, nie zazdrości, nie szuka poklasku. Święty Jan znowu nam daje dziś takie dwa kryteria, czy nasza miłość jest doskonała. Nikt nigdy Boga nie oglądał. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu jest w nas doskonała. Miłość wzajemna między nami, czyli pragnienie dobra dla drugiego, dla bliźniego. To oznaka, że miłość we mnie jest doskonała. Ile razy w taki sposób kocham bliźniego, że pragnę bezinteresownie, nie dla siebie, nie dla mojej korzyści, dobra dla niego, to jest ta miłość, która jest doskonała. I drugie kryterium tej doskonałości miłości. Przez to miłość osiąga w nas kres doskonałości, iż będziemy mieli pełną ufność w dzień sądu. Ponieważ tak jak On jest w niebie i my jesteśmy na tym świecie, w miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk, ponieważ lęk kojarzy się z karą. Ten zaś, kto się lęka, jeszcze nie wydoskonalił się w miłości. Miłość do Boga, jeżeli towarzyszy temu lęk, bojaźń, to znaczy, że nie jest ona jeszcze doskonała. Ta wolna miłość od lęku przed Bogiem to nawrócenie człowieka, odkrycie jego wielkiej miłości. To wielka miłość świętego, który jest gotowy oddać życie bez lęku, bez żadnego lęku wobec Boga. To także człowiek, który doświadczył miłosierdzia Bożego i już się nie lęka Boga, bo powierzył całe swoje życie, wszystkie swoje grzechy Bożemu miłosierdziu. Ma miłość doskonałą, taką, o jakiej pisze święty Jan. Pomyślmy o tych miarach miłości, miłości do Boga, miłości Boga, miłości Jezusa do nas. I tej miłości między nami i miłości wobec Boga. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki.